Więc dlaczego tutaj jesteśmy? Jesteśmy tutaj dzięki uprzejmości firmy Polsoja, która otwartym klatką, którą reprezentuje, podarowała dużo kostek tofu, dzięki czemu możemy takie warsztaty poprowadzić w kilku miastach w Polsce i dzięki czemu możemy tutaj później zrobić taką degustację na stoliczku obok. Na początku zrobimy bardzo prostą pastę tofu, orzech włoski. Co potrzebujemy? Potrzebujemy miseczkę. Potrzebujemy kosteczkę tofu, którą sobie najlepiej dzielimy. To jakie jest tofu? Miękkie, twarde, słodkie? To jest tofu, jak już mówiłam, z Polsoi. To jest jakby z tych tofu naturalnych. Jest to dosyć twarde tofu. Ono nie jest ani marynowane, ani... Nie solone? Nie jest solone. Tam jest faktycznie tylko w składzie jest soja, woda. Nic więcej. Jakiś tam siarczan był. Dajemy troszeczkę oleju. A jakiego? Może być rzepakowy, słonecznikowy, lniany, bo tak mi jest naprawdę dużo. Każdy olej po prostu taki jak lubimy. Albo tak jaki mamy pod ręką. Troszeczkę mleka sojowego dajemy. Tak, może być olej lniany, jakiś tam tłoczony na zimno. Naprawdę, jaki lubicie używać. I dajemy orzechy włoskie. Na kostkę tofu 250 gram. Myślę, że taka dosyć duża garść orzechów włoskich w zupełności wystarczy. Dajemy troszeczkę soli. Jakiej? Może być himalajska, która jest moją ulubioną solą, którą mam sól kamienną. Na szybko. Potrzebujemy blendera. I do pierwszego kabla, ale myślę, że sobie damy radę tutaj. Damy jeszcze troszeczkę pieprzu. Czarny pieprz. Tofu, którego używamy, jest delikatnie właśnie gorzkie, więc wtedy troszeczkę więcej soli, trochę cytryny i będzie ok. Więc tak, wygląda nasza pasta. Brawo! Zrobiliśmy bardzo szybko. Ona tam sobie też stoi, można ją próbować. Następną pastę, którą będziemy robić, to będziemy robić pastę wśród wegan, wegetarian bardzo kontrowersyjną, pastę tofu nori. Dlaczego kontrowersyjna? Wiele osób naprawdę bardzo nie lubi tego rybnego smaku, ale naprawdę osoby, które jakby też jedzą mięso, a najbardziej chyba do takich byśmy chcieli trafić, bo chodzi o to, żeby jakby ograniczyć spożywanie tego mięsa w Polsce. Jest takie slopie dla zwierząt, a jakby o to nam chodzi, przynajmniej mi bardzo. To warto moim zdaniem takie alternatywy właśnie pokazywać jako tofucznica, że faktycznie mamy możliwości, że nie trzeba jakby korzystać jakby z mięsa. Następna kosteczka tofu, 250 gram. Cały czas tego samego. Do tego bardzo też fajnie się nadaje tofu wędzone. Jeśli macie. Trochę sosu sojowego jasnego. Znowu troszeczkę oleju. Myślę, że to będzie około 40 ml. Trochę pieprzu. Soli naprawdę odrobina, bo sos sojowy nam dodaje też słonego smaku. No i algi. Myślę, że na takie 250 gram dałabym spokojnie dwa płaty.
Łatwiej będzie sobie to zmiksować, jak je porobimy i trochę namoczymy w wodzie. No tutaj. Z tofu naprawdę można robić dużo bardzo fajnych past. Bardzo fajnie wychodzi też pasta tofu, burak z kolendrą z gałką muszkatołową. Można robić tofu z koperkiem, tofu ze szczypiorkiem, tofu z pomidorem. Naprawdę po prostu co wam przyjdzie do głowy. I trzeba tylko próbować. Wiadomo, że na początku te próby są jakby mniej udane, później jest coraz lepiej. Jak już się czujemy komfortowo, bo nam coraz więcej rzeczy wychodzi, to sprawia nam to naprawdę dużą frajdę. I tak jest po prostu w kuchni, tak jest tak naprawdę chyba na każdej płaszczyźnie życiowej, że im więcej odnosimy sukcesów, tym chętniej to robimy. I dlatego naprawdę ja gotowaniem się strasznie jaram, mimo że tego wcześniej bardzo też nie lubiłam. I pamiętam moje początki weganizmu, kiedy robiłam po prostu obrzydliwe naleśniki z cukinią i ziemniakami. Po prostu to smakowało niczym i bardzo cieszę się, że miałam naprawdę bardzo dużo motywacji, żeby wytrwać po prostu, aż do momentu, kiedy się nauczyłam gotować. I to były rzeczy, którymi mogłam też poczęstować innych znajomych, które zaprosiłam później do domu. Więc tak, te rzeczy, które sobie tutaj włożyliśmy do miseczki moimi rękami, miksujemy blenderem. I kiedy mamy już jednolitą masę, tutaj jak teraz, która pachnie, jak pachnie? Pachnie jak sushi. Tak, pachnie jak makrelka, prawie bym powiedziała. Pokażę wam przepis tak jakby na taki najbardziej klasyczny tofu. A na bazie tego przepisu można robić naprawdę co zechcecie, bo można robić tofu kawowe, można robić hałubowe, można robić pistaszkowe, czekoladowe, czekolada chili, można robić mięta, można robić imbirowy, cynamonowy, rumowy, po prostu naprawdę na bazie jakby podstawowej można zrobić totalnie wszystko, po prostu można kombinować dowolnie. Ja mam pytanie, to prawda, że tofu świetnie przyjmuje smaki w tym, co tofu jest w ogóle, znaczy tak, bo wielu ludzi uważa, nie lubi tofu i unika tofu, dlatego że nie potrafią tak naprawdę z tofu pracować. Ja tofu uwielbiam, dlatego że jest dla mnie składnikiem bardzo plastycznym. Z tofu można totalnie zrobić wszystko, właśnie dlatego, że nie ma smaku. To jest tak samo powiedzieć, że się nie lubi tofu, jak powiedzieć, jak się nie lubi mąki. Po prostu to jest rzecz, z której możemy maksymalnie dużo rzeczy zrobić. Możemy zrobić, jak już mówiłam, śniadania, obiady, jakieś tam przystawki. Można dawać do sałatek, można z tego robić słodkie rzeczy, słone rzeczy, można je zapiekać. Naprawdę można zmieniać konsystencję, można robić sosy z tofu, można robić śmietanki, można robić majonezy. Więc naprawdę tofu jest właśnie dlatego, że nie ma smaku, bo już ma smak taki bardzo neutralny, po prostu jest idealnym składnikiem. Bo faktycznie to, jak je przyprawimy, taki uzyskamy efekt, więc dla mnie tofu jest genialne. Dodajemy wiórki kokosowe, to będzie około 200 gram. 300 ml oleju. Może być słonecznikowy, może być rzepakowy. Nie polecam lnianego ani oliwy, na pewno do słodkich wyników. Cukier biały, może być brązowy, może być też ksylitol. Około 200 ml. Dajemy też dwa opakowania suchego budynu. W suchym budyniu są głównie skrobie ziemniaczana i kukurydziana, więc tak są wegańskie. Dajemy trochę soku z cytryny. Myślę, że sok z jednej cytryny bądź z dwóch w zupełności starczy, w zależności od tego, kto jaki poziom kwasoty w tofu lubi. No i blendujemy. Im dłużej będziemy miksować taką masę i wórki będą gładsze, ten tofurnik wtedy będzie bardziej taki kremowy. Ale już w tym momencie tak, uzyskaliśmy masę, która jest dosyć rzadka.
Ale ponieważ tam jest właśnie pół litra mleka, jak już mówiłam, i jest ten budyń, to bez obaw będziemy mogli go dać do pieczenia. Bo nam się fajnie zetnie. Można dodać rodzynki, można dodać jakieś aromaty, bądź skórkę pomarańczową, bądź te dodatki, o których wcześniej mówiłam. No taki spód, który sobie tutaj wylepiliśmy. Bardzo dokładnie. Nie za gruby, niech to będzie około pół centymetra. Wylewamy sobie tą rzadką masę.